wszystkich gości. Proszę Państwa, zapraszam na scenę siostrę dyrektor Barbarę Król. Nie wszyscy znają jeszcze siostrę, nie wszyscy poznali, także siostra przywita i rozpocznie dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak tradycyjnie. I dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Pragnę przywitać, to jest po raz pierwszy wziąć udział w takim jako organizatorka też Święta Rodziny. Bo to jest akurat taki spadek po matce Annie, którą tu serdecznie witamy, a która wcześniej była dyrektorem tutaj, wspaniałym dyrektorem tego domu. Obecnie jest matką prowincjalną, czyli nad prowincją działa i jest organem prowadzącym też tej placówki. Serdecznie witamy matkę Annę. Witam też serdecznie siostrę przełożoną i siostry z tego domu i nie tylko. Wszystkich Was serdecznie, siostry kochane, witam. I siostrę Małgorzatę, i siostrę tam Irenę, i tu siostry wszystkie. Dobrze, że jesteście. Dziękuję. Pragnę też serdecznie przywitać wszystkie mieszkanki tego domu razem ze swoimi rodzinami, znajomymi, zaprzyjaźnionymi osobami i życzliwymi dla nas wszystkich. Bardzo Was serdecznie witam. Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie cały personel, właśnie tutaj tak go nie widzimy w tej chwili, ale też działa. Całą społeczność tutaj Domu Pomocy Społecznej, która właśnie panie opiekunki, panie pokojowe, panie terapeutki, wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie, za to, że jesteście i za to, że tutaj właśnie pomogłyście w tym organizowaniu tego święta rodziny. Święto rodzinne właśnie ma taki cel, żeby właśnie nas jednoczyło, żebyśmy się wymienili też myślami, swoimi spostrzeżeniami, ale też żebyśmy umieli świętować. Święto mamy, taty, dziecka, babci, dziadka. To jest takie święto wspólne, rodzinne. Mieszkanki tutaj wraz z całą ekipą, z personelem terapeutycznym i nie tylko, przygotowały taką sztukę, można powiedzieć, pod tytułem Kopciuszek. Kiedy widziałam przygotowania i podglądałam tak troszkę, to naprawdę widziałam wkład i samych aktorek, które zobaczycie tutaj na scenie, i właśnie całej obsługi technicznej i nie tylko. Naprawdę jest co podziwiać, więc myślę, że będą nagrodzone serdecznymi brawami już teraz, a później to już naprawdę owacje będą na stojąco. Bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału i do miłego odbioru tej sztuki. Dziękuję. Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Kopciusze w wykonaniu naszych mieszkanek. Zapraszam nasze aktorki na scenę. Znaleźć nie można, mieszkała wdowa zamożna. Miała dwie córki brzydne, które kochała czule. I pasierbica sierota, której w domu najgorszą dawała robotę. Stąd poszło, że sierotkę przezwano Kopciuszkiem. A ona ocierała tylko łzy fartuszkiem, szurowała, harowała i przy pracy cichutko tak sobie śpiewała. Hejże płynie woda, woda płynie, hejże, a ja jestem młoda, to się w wodzie przejrzę. Niech mi powie Boga, czy ja to urodzę.
Macocha z córkami siedziały w salonie, kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką prowadziły rozmowę. Czemu moja córeczka jest posa? Czemu moja paneczka się dąsa? Bo już wiesz, że we mnie męcząca. Nie pomogą koronki, które by wydawać na świat, że duda. A ty czemu stureńko taka krzywa? Czego ci Kasieńko zbywa? Ja bym wszystkie lustra potłukła, bo wygląda mi po prostu jak kukła. Gdyby była biała, wszystko bym oddała. Sukienkę z korony i złoty pierścionek. Oj mamo, oj mamo. Ciągle w kółko to samo. Oj mamo, oj mamo. Ciągle w kółko to samo. Nie chcę być księżniczką, chcę być ładleniczką. I stopy, i ręce, i nie chcę nic więcej. Oj mamo, oj mamo. Ciągle w kółko to samo. Oj mamo, oj mamo. Ciągle w kółko to samo. Słyszycie, Kasieńko, Haneczko? Trąby grają gdzieś niedaleczko. Tak, to Herold. Co nam obwieszcza? Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Król jegomość kieruje orędzie. Niech lud pozdrowiony będzie. Obwieszczam więc wszystkim i wszędzie, że dnia 1 czerwca w pałacu bal się odbędzie i król z całego serca na królewskie komnaty swoje zaprasza wszystkie dziewoje, a którą królewicz wybierze, którą pokocha szczerze, której da pierścień i słowo, ta będzie przyszłą królową. Jest żyje! Król miłościwy, dobrodliwy i sprawiedliwy! Chodź już do roboty! Zabij mi pan pilot! Kopciuszku, bądź burdasie! Jest plama na czasie! Czyni swoje bończoszki! Daj mi chusteczkę z broszki! Pantofle przetrzeć matką! Czekaj, pani matko! Mamo, jestem gotowa! Wygląda! Jak królowa! I ty, Kasiu, tak samo! Napatrzeć się nie mogę, królewicz się zakocha! No, ale czas już w drogę! Pojechała macocha. Siostry się wystroiły, jej już nie mam siły. Muszę wciąż jak kocmoluch wybierać groch z popiołu. Smutny jest los kopciuszka, czyż ja nie mam serduszka? Słyszę jego pukanie. To ja pukam, kochanie. Jestem waszą sąsiadką.
rzadko, ale bywam tu rzadko, więc nie znasz mnie, kopciuszku. Coś powiem ci na uszko, spełnię dziś marzenie twoje. Pożyczę ci moje stroje, złoty pierścień i złoty szal, pantofelki ze złotego atlasu i pojedziesz do króla na bal. Masz tu jeszcze mydełko pachnące, kto się nim umyje, jaśniejszy niż słońce. Śpiesz się, będziesz czysta i gladka, nie zostanie śladu z kopciuszka. Chyba śmiem, pani nie jest sąsiadka, pani pewno jest dobra wróżka. Ludzie mówią, że wróżek nie bywa, ja chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. Namęczyłaś się w życiu, srodze, jesteś dobra, więc ci nagrodzę. Chodź, pojedziesz moją karocą, lecz pamiętaj, wróć przed północą. Sexy lady, życia w sercu masz, jesteś ja, mogę tak, kurwy jest nas, nada we mnie wzywasz go, idziesz sam, wiesz, nie sam. Mamy życia w sercu masz, jesteś jak młody ptak. Mówi jest to, na nade nie wzywasz go, bo twój głos. Jego królewska mość wchodzi wraz z królewiczem. Każdy przybyły gość ma przejść przed ich obliczem. Proszę więc, wszystkie damy, iść za mną. Zaczynamy. Ochmistrz damy przedstawia, imię każdej wymawia. Panna Adela z srebrnego strumyka, szlachcianka Fryderyka, panna Anna, córka złotnika, kasztelanka Helena, księżniczka Delimena. Dwie panny Doroty, jedna córka starosty, druga dowódcy floty. A to... panna nieznana w mieście, która w skromności niewieście nie zdradza i nie wymienia imienia i pochodzenia. Blask, jaki od niej bije. Jakie ma ręce, szyję. Księżniczka czy królewna? Królewna, jestem pewna. Jaka piękna. Przyjrzyjcie się jej włosom i oczom. Panowie, tak nie można. Niech panie siebie tłoczą. Powiem wam, moi drodzy, do łóżka, że w pannie bezimiennej poznałem kopciuszka. A królewicz się nagle zapłonił, z tronu powstał i dwornie się skłonił i wyciągnął do niej ręce swe obie, prosząc, by mu coś powiedziała o sobie. Dziewczyna dumnie wzniosła czoło blade i zamiast mówić, taką zaśpiewała balladę. Królewską drogą spotka na drodze pannę ubogą. Był miesiąc maj, szum miał kraj. Był miesiąc maj, szum miał kraj. Rzeczy królewicz, piękne masz liczko, ale nie przyszłaś na świat księżniczką. Był miesiąc maj, szum miał kraj. Był miesiąc maj, szum miał kraj. Więc się za żonę boją się nie mogę i każdy w inną ruszę drogę.
tysiąc mali, szumiel goi, by tysiąc mali, szumiel goi. To nieprawda, ballada kłamie. Pozwól, że podam ci ramię. Choćbyś była sierotą biedną, z tobą tańczyć chcę, z tobą jedną. Królewicz tańczy, to wprost nie do wiary. Nie ma chyba wdzięczniejszej pary, wszyscy tańczyć przestali. Oni twoje zostali na sali. Jesteś piękna i lekka i zwierna, tak jak z bajki wyśniona królewna. Królewiczu, to tylko złudzenie. Nie złudzenie, lecz olśnienie. Już uczuć swych nie odmienię. Ciebie mieć pragnę za żonę. Na twe skronie włożę koronę. Królewiczu, to zaszczyt nie lada. Każda panna byłaby rada. Ale ja muszę wracać do miasta, bo już północ bije. 12, nie mam chwili do stracenia. Królewiczu, do widzenia. Wypuść mą dłonce z tych łoń. Nie uciekaj, zaczekaj, dworzanie, zatrzymajcie ją, a kto ją dogoni, złoty pierścień ode mnie dostanie. Nie ma jej. A to szkoda. Pan Tufelek zgubiła na schodach. Na schodach. Ta sprawa nadal zabiła, bo królewicz w rozpaczy się miota. Pan Tufelek. Pan Tufelek ze złota. Posłuchajmy, co herold obwieszcza. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, król jego kieruje orędzie. Straż królewska poszukiwać na wszędzie, a gdy znajdzie się właścicielka złotego kartofelka, w otoczeniu dami rycerzy do pałacu ją sprowadzić należy. Strażnicy chodzili od ulicy do ulicy, szukali, gdzie ta nóżka niewielka, która do złotego pasuje, pantofelka. Przyszli do mieszkania na co? A córeczki w jedwabne pończochy stopy swoje przykryły i złoty pantofelek pchając całej siły. Lecz na nic to się nie zdało, bo wybranka miała stópkę bardzo małą. A strażnicy ruszają dalej, przy kuchni się zatrzymają. Jest tam domowa służka, nosi miano Kopciuszka. Czy to służka, czy szlachcianka bez skazy, wyspełniamy królewskie rozkazy. Ja panowie sierot. Gdzie widzę pantofelek, ze złota? Nie możemy ci, panienko, wierzyć, musimy pantofelek przymierzyć. Ależ to niespodzianka, to ty jesteś królewska wybranka. Pantofelek leży jak kula, pójdziesz z nami, panienko, do króla. Nie mogę jeść, nie mogę stać. Jak do tego doszło, nie. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś. Że sercu we mnie plato, a w moich myślach jesteś ty. Przez te oczy, zielone, oszalałe. Chyba, że oczy oddały cały brak. A ja serce miłości zgrabione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Niech ramiona cię ukryje, u stóp ci złożę cały świat. Serce me dla ciebie bije i czeka na twój mały znak. Jeden uśmiech twój wystarczy i moje serce gubi rytm. O twą miłość będę walczył, o miłość martwy kto nie chce. Przez te oczy zielone oszalałe. Chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości zgrabione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać.
tylko raz. Przez te ostre oczy zielone poszarałem. Gwiazdy chyba tym oczom poddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Jego królewska mość wszech i wobec obwieszcza, tym z bliska i tym z daleka. Niech pan ochmistrz się streszcza, bo ślubny orszak już czeka. Dobrze, powiem więc krótko. Nadszedł kres wszystkim smutkom. Król wyprawia wesele huczne, a was wszystkich zaprasza na ucztę. Pani matko, bo za chwilę już będą mnie rzadko. Nie gniewajcie się na mnie, siostrzyczki. Podaruję wam złote trzewiczki i z obu was uczynię królewskie ochmistrzynie. Śpiesz się, śpiesz, mój kwiatuszku. Nie ma czasu niestety. Trzeba zamknąć drzwi od karety i zakończyć baśń o kopciuszku. Bardzo wielkie brawa dla naszych aktorek, wielkie brawa, dziękujemy, przepięknie, przepięknie dziewczyny dałyście radę i pięknie wystąpiłyście, dziękujemy bardzo i proszę Państwa, w imieniu gospodarzy, tutaj siostry dyrektor, zapraszamy na żurek i w międzyczasie będzie wata cukrowa, zabawy sportowe i dyskoteka, życzymy miłej zabawy, miłego pobytu u nas w domu, dziękujemy bardzo. Come on, yeah.